Cześć, ja jestem Weronika i zapraszam Was na krótkie podsumowanie 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Udało mi się być na targach książki w Krakowie. Jako, że była to niedziela, no to ludzi było już troszkę mniej, chociaż i tak bardzo dużo, więc ani się nie nastałam zbyt długo w kolejce, ani też tłumów nie było na tyle wielkich, żebym mogła narzekać. Chociaż wiem, że w dniach wcześniejszych były i większe kolejki, i więcej ludzi, i można było się przyczepić do wielu więcej rzeczy. Natomiast ja byłam chwilę, znaczy kilka godzin, więc nie zdążyło mnie nic zdenerwować specjalnie, więc jak na taki wypad niedzielny, jednodniowy, to było bardzo fajnie. Nie zamierzałam specjalnie do żadnego autora podchodzić, bo no, nie kręci mnie stanie w takich długich kolejkach tylko po to, żeby podpisać książkę i właściwie mam wrażenie, że przyczyniam się do męczenia tego autora. No, wiem, że pokrętna logika, ale jakoś tak im mniej, tym lepiej dla mnie takich podpisów. Jak już idę do kogoś, to faktycznie do kogoś, kogo bardzo lubię, kogo cenię i z kim faktycznie chciałabym zamienić te dwa słowa. Przy okazji mając nadzieję, że nie narobię mu zbyt wiele kłopotu. W tym roku więc nie brałam ze sobą żadnych książek, chociaż miałam kilka, które mogłabym podpisać, no bo miałam i Grim City Wilk, i Cieka, i Jadowską, i do Małeckiego ze śladami mogłabym iść, ale jakoś tak wyszło, że nic nie brałam, natomiast jedną książkę podpisałam, bo kupiłam ją tam na miejscu, nawet nie spodziewałam się, że już będę w stanie ją kupić. Chociaż na targach byłam tylko chwilę, to już spotkałam widzów i był to pierwszy raz w moim życiu i byłam bardzo podekscytowana i zrobiłam z siebie większego głupka niż jestem. Zaczęłam sobie robić z nimi zdjęcia, oczywiście nie zapytałam, czy mogę te zdjęcia umieścić i no nie mogę. Ale pozdrawiam serdecznie wszystkich, kogo spotkałam. Spotkałam też Pawła z P42, z czego bardzo się cieszę, bo w końcu mogliśmy się spotkać. Jak chcecie zobaczyć, to jestem u niego na filmie z relacji z targów. Sława tak bardzo. Tak, z nim też sobie zrobiłam zdjęcie i jeszcze z Kat z kanału Kat vloguje. Te zdjęcia mam nadzieję, mogę Wam pokazać. To, co zauważyłam, to to, że było mało stoisk z gadżetami takimi okołoksiążkowymi. A takich właśnie szukałam, bo chciałam sobie kupić pokrowiec. Takie etui na książkę, bo dużo jeżdżę teraz pociągami, dużo czytam i od torebek mi się te książki psują, więc chciałam takie etui, ale chyba będę musiała sobie sama zrobić. No i nie było właśnie, ciężko było znaleźć takie stoiska. Tak jak w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, kupiłam sobie naszyjnik z książką, też nie umiałam tego znaleźć, a szkoda. Nie przedłużając, książki, które kupiłam, to druga część Bestiariusza Słowiańskiego i jestem go bardzo ciekawa. Widzę, że jest tu dużo różnych takich, dużo różnych różnistych rzeczy. Chociaż okładka mi się szczerze bardziej tamtego bardziej podoba, tego. Ale nie ma co narzekać, w środku może jest fajny, z tym, że śmierdzi. To jest zapach, który wywołuje u mnie chorobę lokomocyjną, więc wiem, że nie będę mogła w pociągach go czytać. Ilustrowane książki to do siebie mają, że no nie potrafię. Ale ilustrowany jest ładnie, tak jak tam ta wcześniejsza część. Na pewno zrobię osobny odcinek o niej. Król Szczepana Twardocha, bo obiecuję sobie już od kilku lat, że w końcu coś Szczepana Twardocha przeczytam. Więc mam i będę czytać. No i przez stany pop świadomości Jakuba Ćwieka, znaczy Jakuba Ćwieka i czterech innych osób. Tutaj są wszyscy autorzy. Jest to ich podróż do Stanów, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, śladami popkultury. Więc jestem bardzo ciekawa, jest to reportaż. No i oczywiście właśnie nie spodziewając się, że ją kupię, poszłam od razu podpisać. Stałam do Weroniki księgarki i obrazek, tak, więc będzie recenzja na pewno, jestem bardzo ciekawa, wiecie, że ja popkulturę uwielbiam, będzie fajnie. I
i zdjęcie, i fotkę też mam. No i oczywiście nie byłam sama, byłam z Dawidkiem. Dawidek sobie kupił grę planszową, chromosą. Taka. O bakteriach. Jest to gra, w której wcielamy się w mikroby pozaziemskie, które walczą między sobą o byt. O to, która się bardziej rozprzestrzeni, który mikrob, który gatunek mikroba. I jak zagramy, to Wam powiem coś więcej. No i to na tyle mojej przygody z targami w tym roku. W tym roku się mniej przygotowywałam do targów, pojechałam na większym luzie, chwilkę byłam, zobaczyłam co miałam, żałuję, że nie spotkałam większej ilości osób booktubowych i w ogóle, ale i tak cieszę się, że byłam i że spotkałam się z tymi, z którymi się spotkałam. No dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.